czym się zajmujesz? Jestem królewskim chorodniczym. Dbam o zaopatrzenie flotsam, o stan fortyfikacji i tak dalej. A więc to do ciebie mogę się zgłosić po nagrodę. W rzeczy samej wystarczy, że wypełnisz formularz H12 i zgłosisz się z nim. Mam to jest królewski chorodniczy. Aha! Cóż, tablicę ze zleceniami znajdziesz pod karczmą. Życzę udanych łowów! Dlaczego Loredo wyznaczył nagrodę za głowę trolla? Komendant Loredo dba o dobro flotsam. Przecież troll opiekuje się mostem. To niebezpieczna bestia, która nie odprowadza podatków za pobierane myto. Bywaj. Podatki są najważniejsze. Czego? Dlaczego? O, tą książkę już mam. Z tym nie mogę pogadać. Tutaj sobie wiszą kicielce. Tam mogę wejść? Mogę. Ale nic tu nie ma. Wszystko w porządku? Dobra, tutaj teraz co jest? Nie da się wyjść. Czego? Flot sam ma wojsko, nie potrzebuje Wiedźmina. A tutaj? Tu jest siedziba tych żołnierzy wszystkich chyba. O, dużo orenów. Miesz półtora ręczny jakiś. Sprawdźmy, co to za miecz. 15 obrażeń. Ja mam 16. A Kilów ma 18. Ja! Witam. Witam, witam. Flot sam ma wojsko, nie potrzebuje Wiedźmina! A miecz bastardowy? 18 obrażeń. Także mamy nowy miecz. Prawda, on nie ma A on jest taki... Czemu on go nosi tak? Nie, to nie. Wiedźmin tak... Jakoś nie pasuje mi to. Do Geralta. Już się przyzwyczaiłem, że on nosi ten miecz na plecach. Więc teraz nie zmieniajmy już tego. Dobra, chyba zaraz będziemy wchodzić do gospody. Ale najpierw przeczytajmy sobie kilka książek. Rytuały Midaete, bo chyba tak to się czyta. Midaete, dzień letniego przesilenia, rozpoczyna się w elfim kalendarzu słonecznym, pierwszy miesiąc lata. Elfy wierzą, że wszystko to zdarza się pod słońcem, dzieje się w cyklach. Od Midaete dni stają się coraz krótsze i rozpoczyna się umieranie, które trwa aż do przesilenia zimowego. Stawianie w tym dniu kapliczki lata oddają część słońcu i życiu, ale ze świadomością nieuchronnej śmierci. W bliskości kapliczek szczególnie silne są czary, chroniące życie i czerpiące moc ze słonecznego żaru. Czarownice wykorzystują je, by błogosławić plony i sprowadzać prożary. Nawet bezbożni wiedźmini kłaniają się przed kapliczkami, kapliczkom lata, by zwiększyć potęgę swoich znaków. Studia nad krałopająkiem. Pająki są samotnymi, myśliwymi, cierpliwie czekają na ofiarę, a gdy ta się pojawi, potrafią zabić ją jednym błyskawicznym ruchem. To samo tyczy się krałopająka, wielkiego stwora, który upodobał sobie nadrzeczne lasy, stając się ich niekwestionowanym królem.
władcą, który nie toleruje na swoim terytorium innych łowców, w tym wiedźminów. 3 lata wśród Endriag. To się też przyda, bo ma zlecenie na Endriagi. Endriagi to stworzenia leśne, przypominające pająki. Szczególnie upodobały sobie łęgi. Lubią bowiem wilgoć i wysokie trawy. Raczej długie niż wysokie, poruszają się na 4 łapach, a gdy nieruchomoczają się na zdobycz, niezwykle trudno je zauważyć. Podobnie jak kimory, tak i Endriagi dzielą się na kasty, przy czym najwięcej wylęga się wojowników, mniej gwardzistów, a królowie są rzadkością. Potwory jak pająki lęgną się z jaja. Zapłodnione królowe umieszczają je w zawieszonych na drzewach kokonach, a kokonowstwisko zwie się gniazdem. Stwory strzegą królowych, od których zależy przetrwanie kolonii. Te zaś tkwią w ukryciu i nie obchodzi ich nic a nic. Co się dzieje z dorosłymi osobnikami? Aha, dobra, źle to... Przeczytajmy tak teraz, aby było ładnie. Stwory strzegą królowych, od których zależy przetrwanie kolonii. Zaś tkwią w ukryciu i nie obchodzi ich nic a nic, co się dzieje z dorosłymi osobnikami. Jednak gdy zagrożony jest gniazdo, królowe prędko wyłażą z ukrycia i walczą zaciekle. Tak więc pozbyć się Endriag znaczy wywabić i zabić królowe, paląc uprzednio kokony. Okej, jak widzicie, zostało mi tylko 4 książki. Wiem, co z ciebie, zasiłku! Zamknięte? Aha, bo to był ten sklep przecież. Może najpierw na górę wyjdziemy, a na samym końcu na dół. Hej! No i widzę, że tu się działo. Kolejną książkę dostałem, Sztuka Magii. No i jeszcze tutaj jest pomieszczenie, ale jest zamknięte. Szczerze mówiąc, to już tak nagrywam chyba 1,5 godziny, więc może mi się język trochę plątać. Mutant! Ale mam nadzieję, że mi to wybaczycie. Nudy na pół! A, cwaniaczku, he? No to wchodzimy do gospody. Zresztą to znam tuza. Witam. Trzymaj. Pozdrawiam. Nic ciekawego, same rupiecie. Co za ludzie? Czy to jest kuchnia? 8000 orenów od króla kryzys zeżarł! Teraz wszystkimi sobie porozmawiamy, a Triss jest tam. Okej, to najpierw z Triss. Wszędzie wokół złodzieje i bandziory. Jak ci się mieszka z żołnierzami Rosza? No, wybornie! Znam już chyba wszystkie fekalne żarty świata. Dowiedziałam się, że można wybekać oficjalny tytuł cesarza Nilfgaardu bez wspomagania się piwem. Oraz, że Krótki ma 16 dzieci, wszystkie noszą imiona od temerskich dywizji piechoty, a jego przydomek nie pochodzi od przyrodzenia. No ale miło, że się o mnie troszczysz. Widzę, że humor dopisuje. Tak naprawdę to nawet ich lubię. To dobrze, ludzie. Jeden nawet mi się oświadczył. Który się ośmielił? Tajemnica. Myślałem, że chłopcy Rosza mają do mnie chociaż odrobinę szacunku. Jak ci się mi... Przypomniałem sobie pogrom w Rivii. Wściekły tłum mordujący nieludzi i młodego chłopaka z widłami. Pamiętasz coś jeszcze? Śmierć. Lub stan bardzo jej bliski. Nie jestem pewien. Czułem, jak uchodzi ze mnie życie. Aha. Byłam tam. Chwilę później. Za późno. Nie smuć się, czarodziejko. To tylko wspomnienia. Mamy na głowie większe problemy. Coś mi mówi, że jeśli odzyskam pamięć, znajdę odpowiedzi na wiele pytań. A teraz Jaskier, czyli najlepszy przyjaciel Wiedźmina. Ha! Niech mnie! Było naprawdę blisko! Karczmarzu! Wódki! Triss Merigold! Niech mnie przyoblezą! Wyglądasz czarująco! Tylko trochę blado. O, czarowanie bywa męczące, ale już dochodzę do siebie.
Dobrze cię widzieć, brodaczu. Wyjaśnijcie nam, co tu się dzieje? Miesiąc temu mieliście jechać na ślub Zoltana. Wszystko się pochędożyło. Ślubu nie będzie. Słyszeliście o Folteście? Plotki podróżują szybciej od wiatru. Wolałbym znać prawdę. Wiatry i plotki mnie nie interesują. Jak zginął Foltest? To prawda, że był tam smok? I kto teraz rządzi Temerią? Spokojnie, Jaskier, bo się udławisz. Co się stało? Breckenridge'owie zerwali zaręczyny, bo jakiś kutafon zwichnięty rozgadał, że przyłączyłem się do powstania w Wezimie. Mój niedoszły teść nie chce mieć w rodzinie buntownika, kołtuna i gamonia. Ej, karczmarzu, gdzie ta gorzałka? Po kolei. Tydzień po śmierci wielkiego mistrza dotarliśmy do Mahakamu. Kupiliśmy Zoltanowi wystrzałowy dublet, trzewiki od Garibaldiego i wielki jak moja pięść Jadeit na prezent dla Eudory. Spłukaliśmy się całkowicie. Jaskier jeszcze wyprawił mi wieczorek kawalerski w przybytku zwanym Ciasne Wrota. Następnego dnia byliśmy u Breckenridge'ów. Przywitaliśmy się, pogawędziliśmy chwilę o wyższości mahakamskiej myśli górniczej nad każdą inną i siedliśmy do stołu. Kiedy już dawało mi się, że poznałem wszystkie tajniki górnictwa, zaserwowano zupę. Zrobiło się cicho, jak makiem zasiał. I wtedy stary Breckenridge powiedział: prawdziwy krasnolud winien pracować w kopalni, a nie uganiać się za sławą na wojnie. Nie uwierzysz, podali mu czarną polewkę. Była czarna jak smoła, słowo daję, chyba na węglu ją ugotowali. A teraz jedzmy, dodał. I wsiorbał cały talerz tego świństwa, stary cap. Oby mu się ta jego kopalnia na łeb zwaliła. Loredo mówił, że współpracujesz ze Skojatel. To prawda, Zoltan? Geralt, przecież mnie znasz. Różnych rzeczy się imałem w życiu, ale nigdy nie byłem bandytą. Skojatel nie uważają się za bandytów. Ale ja nie jestem Skojatel. Pracujesz dla Rosza? Od kiedy? Jak ratowałeś Temerię przed Wielkim Mistrzem i jego mutantami, to nikt ci tego nie wypominał. Tak, tylko pytam. Możesz robić, co chcesz, jesteś dorosły. No teraz to trochę przesadziłeś. Śmiejcie się, śmiejcie. Postanowiłem zrobić coś pożytecznego. Szpiegowałeś już dla Redanii, teraz robisz to dla Temerii. Niektórzy nazwaliby cię zdrajcą. A próbowałeś kiedyś wyżyć z poezji? Jestem obywatelem świata i uważam, że dopóki nie służę cesarzowi Emerowi, nie robię nic złego. Daj spokój, Geralt. Poszpieguję sobie i się znudzi. No, znasz go przecież. Smok. Pojawił się tam smok. Niewiele więcej wiem. Ale skąd Lavalettowie wytrzasnęli smoka? No, słyszeliśmy, że bydle wielkie jak stodoła walczyło po ich stronie, ale od razu smok? Smoki raczej nie interesują się polityką. Być może miał gdzieś leże w okolicy i poczuł się zagrożony. Gdybyś go nie przepędził, Foltest mógłby nie zdobyć zamku. Może, ale to tylko gdybanie. Triss, kto teraz rządzi? W tych sprawach jesteś ekspertem. Kraj pogrąża się w coraz większym chaosie. Starsze rody rozpoczęły bezpardonową walkę o władzę. Pewno baron Kimbolt i hrabia Maravel. Między innymi. Po zabójstwie, kiedy Geralt siedział w więzieniu, możnowładztwo zebrało się na polach nieopodal twierdzy Lavalettów, aby wybrać nowego władcę. Trwało to 3 dni i bardziej przypominało bazar niż szlacheckie obrady. Tyle, że handlowano urzędami, stanowiskami, strefami wpływów i przywilejami. Ludzie, ludzie... Przy okazji doszło do kilku pojedynków, 2 osoby otruto, ale króla nie udało się wybrać. Wojna domowa wisiała na włosku. Co z czarodziejami? Właśnie. Gdzie się podziały szare eminencje tego świata, gdy byli naprawdę potrzebni? Nie zaproszono ich. Mnie również. Ale to właśnie dzięki zakulisowej interwencji czarodziejów, a raczej kilku wpływowych czarodziejek, udało się zapobiec koronacji barona Kimbolta. Śpiewałem kiedyś u niego na dworze. Nie zapłacił i żarcie było podłe. Jak zostanie królem, to ja wyjeżdżam z Temerii. Uradzili coś, czy jak zwykle? Jak zwykle. Jedyna nadzieja wianie na Talisie. Zwycięzcy spod Brenny i zaufanym człowieku Foltesta? Mhm. Gdy toczyły się obrady, było kilka dni drogi od ziem Lavalettów. Z 2000 zbrojnych.
ma zagwarantować pokój, dopóki nie zostanie wybrany prawowity monarcha. Rządzenie może mu się spodobać. A, nie sądzę. Natalis to żołnierz. Nie nadaje się na władcę i nie chce nim być. Ale ma poparcie wojska. I dlatego jest w stanie zapewnić pokój. Kruchy i wątły, ale zawsze lepszy od wojny domowej. Poza tym jest potężnie zadłużony w krasnoludzkim banku, którego głównym udziałowcem jest Filippa Eilhart, czarodziejka. Dosyć tego politykowania. Zabójca czekał na Foltesta w wieży, gdzie Lavalettowie ukryli bankarty. Był dobrze poinformowany. Zaraz, zaraz. A co ty tam robiłeś? Chroniłem króla. Od pierwszego zamachu Foltest traktował mnie jak żywy talizman. Kazał sobie towarzyszyć w czasie bitwy. Smok oddzielił nas od reszty wojsk. Morderca był przebrany za kapłana, udawał ślepca. Pozwolił królowi przywitać się z dziećmi, poczekał aż się oddalę i poderżnął mu gardło. No i co? No i co? Wyskoczył przez okno. Tam czekali już Scoia'tael i Orvieta. Wszystko było przemyślane i przygotowane. I dlatego go ścigasz? Bo zabił króla? Bo oskarżono mnie o morderstwo. Poza tym spojrzałem mu w oczy, zanim uciekł. To był wiedźmin. Potem zjawili się dzielni temerscy żołnierze. Dostałem w łeb i straciłem przytomność. Ludziska, ratuj się, kto może! Potwór atakuje! Lepiej chodźmy. Ktoś tam rzuca zaklęcia. Co się dzieje? Aha, to jest ten kraken. To z ciebie za czarodziejka, ja się pytam. Słyszysz, co do ciebie gadam? Dlaczegoś mu nie pomogła? Przecież żyje. Potwór mało nie wciągnął go pod wodę, a tyś gapiła się tylko jak ciele w obesrane wrota. Uważaj na słowa. No dobra, to gdzie ten potwór? Ją pytaj ta! Geralt? Aha, czyli się znamy. Świetnie, ciągnie swój do swego. Powiedzmy, że słyszałam o tobie. Panie Wiedźmin, soskał mało potwór na dno nie zabrał, a wy się teraz mistrzyć będziecie? Sosek żyje i na żadne dno nie idzie, a potwora ani widu, ani słychu. Zacznij traktować nas poważnie, albo i po tobie nic nie zostanie. Co tu się stało? Przyjechałam do Flotsam zabić Kejrana. Kejrana? Potwora, który blokuje port. Przed chwilą mieliśmy szczęście oglądać go w pełnej krasie, ale ci ludzie go przepłoszyli. Szczęście? Słyszałeś, Sosek? Miałeś szczęście! A skąd potwór nagle w porcie, co? Może wiedźma go przyzwała? Żeby go obejrzeć w pełnej krasie! A może wy chcecie pomóc czarodziejce w walce z potworem? My? Jakim cudem? Przecież on potężny, jest wielki jak góra! To czego się wściekacie? No bo... Załatwimy tego Kejrana, ja albo czarodziejka, a może nawet wspólnymi siłami. Trzeba go wywlec gdzieś poza port, bo walka tutaj naraża tylko postronnych ludzi. Mam nadzieję, że się wam uda. Mi za jedno, wiedźmin czy wiedźma. Jeśli zabijecie skurwysyna, całe miasteczko będzie wam wdzięczne. Przepraszam, że przeszkadzam. Nazywam się Ludwig Mers i zajmuję się sprawami potworów we Flotsam. Niniejszym chciałbym zapytać, czy podjęliby się państwo rozwiązania problemu tak zwanego Kejrana, bestii, która zablokowała handel rzeczny? To jak, wiedźminie? Współpraca? Zwykle pracuję sam. Byłam tu pierwsza. Nie odpuszczę tego zlecenia. Rybka albo pipka, jak mawiają miejscowi. Dobra, wchodzę w to. W sprawach dotyczących nagrody proszę się skontaktować z kupcami w dokach. Pani de Tancarville już, zdaje się, przeprowadziła wstępne negocjacje. Przeprowadziłam. W takim razie nie przeszkadzam więcej. Triss, ile mam czekać, aż mnie przedstawisz? Sheila de Tancarville, doradczyni królowej Zulejki z Kowiru. Kowir leży daleko na północy. To prawda. Miałam wątpliwości, czy Kejran wart był takiej podróży. Ale po dzisiejszym pokazie jestem przekonana, że tak. Niech zgadnę. Przyjechałaś tu po ingrediencje? Triss Merigold,
bystra jak zawsze. Macie na myśli... Oczy trola, jadgula, krew dziewicy. Wszystkie ohydne substancje i organy, które pozyskujemy z wymierających gatunków i wrzucamy do kotła podczas sabatów. Mam rację, Triss? Absolutną. Dziewice to wymierający gatunek. I żarcik wciąż ostry jak brzytewka. Ale dość tych krotochwili. Widziałeś mackę? Co o tym myślisz? Wielka sztuka. Zapewne żył w dopływie Pontaru, polując na zwierzęta. Urósł i teraz szuka nowych źródeł pokarmu. I znalazł. Barki pełne tłustych kupców. Cedric twierdzi, że przedostał się tutaj z północnych bagien mniej więcej miesiąc temu. Cedric? Elf. Były Skojatel. Dziwna postać, ale sporo wie o okolicy i wszystkim, co w niej żyje. Muszę się rozejrzeć, dowiedzieć paru rzeczy. Wiedźmińskie dochodzenie? Tajemne rytuały? Tak, tak. Pogadam z kupcami o nagrodzie, odwiedzę Cedrica i dam ci znać. Znajdziesz mnie w karczmie. Wynajęłam kwaterę na piętrze. Tam jest Zamtus. Dzięki za ostrzeżenie. Sprawdź, co działo się na wybrzeżu. Rozmawiaj z Cedriciem i z kupcami na nabrzeżu. To może z kupcami porozmawiajmy na lasie. Idź już sobie, dobrze? Potem wrócę do karczmy. To nie jest kupiec. Po kiego grzyba my to nosimy, szef? No! Oho. Co kurna? No co? Uszanowanko. To chyba nie są kupcy. Tylko tutaj jeszcze jakieś dresy. Ludzie! Mutant mnie nagabuje! Chwilę, on miał pancerz? Nie wiedziałem. Ten bigos chyba ma już dosyć. Nils, kobieto! Witam! Czego chcesz? Podobno macie jakiś problem. Bo to jeden? Trakty nieprzejezdne, w lesie pełno bandytów, port zablokowany przez wodnego potwora, a w dodatku my to podnieść mają! Z mytem wam nie pomogę, ale potworem mogę się zająć. Czarodziejka też tak mówiła, ale wciąż nie ma efektów. Zaproponowała mi współpracę. A kto za tę współpracę zapłaci? To właśnie przyszedłem przedyskutować. Czarodziejka miała sobie sama poradzić. Jeśli chcecie, to się podzielcie. Wasza wola, ale jak czarodziejka sobie nie poradzi, zostaniecie tu z towarami do zimy. Straty wyniosą was więcej niż moja pomoc. Bywaj. Zaczekaj, no, nie ma sensu się obrażać. Kto jak kto, ale ja rozumiem, że czas to pieniądz. Jeśli twoja pomoc przyspieszy całą sprawę, to niech będzie. Dołożymy jeszcze garść orenów. W sumie to będzie wszystko, co mamy. Przygotowanie do takiego zlecenia kosztuje. Zaliczka? Wysupłam garść orenów. Napijesz się i nadupczysz do woli. Miałem na myśli kupno mikstur. A teraz powiedz mi, co wiesz o potworze? Tyś jest wiedźminem, cholera jasna, ja się na tym nie znam! A kto się zna? Pewnie ten elf chędożony Cedric. Podobno wie sporo o bestiach. Gdzie go znajdę? We wsi, opodal murów. A teraz zostaw mnie w spokoju. No zamieszaj. Ja nie mieszam, ja zmagam się. No, trochę dostałem tych orenów. Niestety kończy mi się miejsce w ekwipunku. Właściwie to waga. Współczynnik wagi staje się coraz większy. A tymczasem ja bym chciał dokończyć rozmowy w karczmie. Tam w gospodzie, no nie wiem jak to nazwać. Najpierw może z Shilą, de Tancarville. Bo ona tutaj mieszka. Dawaj! Już prawie go masz! No, jeszcze trochę! Zmień chwyt! Kartka zapisana drobnym maczkiem. Ludzie znają się na siłowaniu jak ja na chędorze. Notatki Shili de Tancarville na temat Kairana. Bez wątpienia jest to Kairan, to samo stworzenie, o którym mówią doniesienia sprzed lat. Oferta miejscowego księgarza była zaskakująco bogata. Dokonałem też wizji lokalnej. Potwór większy niż sądziłam. Prawdopodobnie nie dam mu rady w pojedynkę, chyba że pogłębię studia. A na to nie mam czasu. Wiedźmin? Wiedźmin! Czekałam na ciebie. Mamy zabić potwora, który zatapia statki. Boisz się? Nie, ale będziemy musieli wywabić go na brzeg. Zostaw to mnie. Nie mogę się doczekać.
To będzie widowisko. Żebyś wiedział. Ale to ty będziesz czynił honory. Honory? Gdy będzie już na brzegu, zabijesz go. Ją. Cokolwiek to jest. Dowiedziałaś się, skąd wziął się Kajran? Nie próbowałam. Czyli wiesz, że stworzył go czarodziej. Domyślałam się. I co z tego? Mam się czuć winna? Przeprosić za jakiegoś szaleńca? Nie zamierzam. Skąd wiesz, że to czarodziej? Nie wiem. Strzelałem. A to co? Robi wrażenie. Megaskop. Do czego służy? Do wielu bardzo skomplikowanych magicznych operacji. Między innymi do komunikowania się z innymi czarodziejkami. Skoro mamy razem pracować, powinniśmy się lepiej poznać. Tak myślisz? Dobrze. W takim razie pytaj, o co chcesz. Jesteś przyjaciółką Triss? Przyjaciółką? Raczej koleżanką. Znamy się. Zresztą znam wszystkie ważne czarodziejki północy. Nie jest nas tak dużo. Dlatego staramy się sobie wzajemnie pomagać. Niedługo będę gotowy. Mam nadzieję. Do zobaczenia. Do zobaczenia. Trzymaj się ode mnie z daleka. Pozdrawiam. Okej, tutaj jeszcze sobie porozmawiamy. Witam. Proszę. Parszywy dzień. Najpierw z Roszem. Co jest, Geralt? Przybyliśmy do Flotsam, widzieliśmy zabójcę. Rozdrażniliśmy, kogo się tylko dało. Co dalej? Skoro królobójca jest pod opieką Jorveta, musimy dostać ich obu. Szukając elfów po lasach, znajdziemy co najwyżej śmierć. Złożymy wizytę Loredo, zgodnie z zaproszeniem. Może i jest tępym ćwokiem na czele bandy nieudaczników, ale to jego teren. Może nam się przydać. Małe miasteczko w leśnej głuszy, terroryzowane przez Skojatel. Jesteś w swoim żywiole, Roż. Flotsam nie jest byle miasteczkiem, Geralt. Spójrz, Temeria, Redania, Kedwen, Edirn, największe królestwa północy. Wiesz, co łączy je wszystkie? Dolina Pontaru. Kawałek ziemi, o który gryzą się od pokoleń. Właśnie. A tutaj widzisz, mamy Flotsam. Na pograniczu Temerii i Edirn. Z Kedwen, czyhającym po drugiej stronie bagien. Na samej krawędzi Doliny Pontaru. Wciśnięte między to wszystko, jak świeca w żyć. Stykają się tu największe szlaki handlowe. Każda karawana musi przejść przez Flotsam. Każdy, kto chce spławić na tym odcinku rzeki, musi się liczyć z Loredo. Podobno Henselt z Kedwen zebrał armię i ruszył do Vergen. Już niedługo Dolina Pontaru stanie w ogniu. A my, Geralt, siedzimy we Flotsam, które jest wytrychem do Doliny. Chciałbym wierzyć, że to zwykły przypadek. Przypadki nie istnieją, Wiedźminie. Jak to jest, że komendant temerskiego garnizonu ma gdzieś dowódcę sił specjalnych Foltesta? Jeśli jeszcze nie zauważyłeś, to niebieskie pasy nie są zbyt popularni wśród gminu. Jak wszyscy, którzy wykonują brudną robotę. Ale Loredo jest żołnierzem. Do takich przygranicznych dziur wysyłają najgorszy motłoch. Niekompetentni głupcy, popisujący się władzą przed bandą obesranych prostaczków. Bywaj, Rosz. Teraz Jaskier. O, tu jest dużo. Na razie nie.